Córka alkoholika plus narcyz równa się przeciąganie. Dlaczego? Jeśli interesuje Cię ten temat albo Ciebie dotyczy, chodź na film. Cześć, dzień dobry bardzo. W kolejnym filmie, zanim przejdziemy do wyjaśnienia tego tematu, który Cię interesuje, będę wdzięczna za wszelkie subskrypcje, Twoje reakcje, komentarze, łapki w górę, gdyż to się przyczynia do tego, że ten kanał się rozrasta. A może dzisiejszy film bardzo się komuś przyda, bo jest niezwykle uświadamiający, ale także chcę zainspirować kogoś tym filmem do zmian, żeby nie tylko było tak, że rzucę tutaj teorią, spostrzeżeniami, refleksjami i nie powiem, co zrobić. Moja droga, zwracam się tutaj do kobiet dzisiaj, do Ciebie kobieto, dlatego że to jest schemat, który ja bardzo często obserwuję. Być może pochodzisz z domu alkoholowego. W Twoim domu był alkoholizm, pili oboje rodzice, pił ojciec, czasem i matka. Padłaś ofiarą przemocy psychicznej, znęcano się nad Tobą psychicznie, wyzywano od idiotek, debilek, różne epitety padają, bito Cię, karcono. Może nie doświadczyłaś nigdy prawdziwej miłości w domu i Ty tej miłości poszukujesz teraz w swoim dorosłym życiu. Może także było równie dobrze, że Twoi rodzice mogli nie mieć dobrej więzi małżeńskiej. Nie pokazali Ci, jak wygląda zdrowa, głęboka, szczera, pełna szacunku i miłości relacja między kobietą a mężczyzną. Relacja damsko-męska. Może Twój ojciec był nieobecny, może dużo podróżował, jeździł gdzieś na tirach, nie było go często w domu, jeździł na delegacje, albo jak wracał, to zalegał przed telewizorem, oglądał sobie filmy, mecze i tak dalej, a Tobie nigdy nie poświęcił takiego uważnego czasu, nigdy z Tobą nigdzie nie wyszedł. Może Ty równie dobrze wstydziłaś się mężczyzn później w przeszłości, uciekałaś przed nimi, nie wiedziałaś, jak z nimi rozmawiać, bo może nawet nie miałaś brata w swoim domu. Albo równie dobrze, może Ty tak łaknęłaś tej miłości od mężczyzn, że Ty godziłaś się na zachowania, które czasami pod wpływem alkoholu, alkohol powoduje ryzykowne zachowania, prowokuje do tych zachowań, na które na trzeźwo byś się nie zgodziła, na które tak jakbyś się cofnęła wstecz kilka lat, jakbyś do swojej przeszłości wróciła, to nigdy by Ci się w głowie Twojej nie wyimaginowało, że Ty zgodzisz się na takie relacje i na takie traktowanie siebie. Jeśli spotkałaś dodatkowo narcyza i ten narcyz Cię oblepił swoją miłością i później wszystko się rozpadło, zostałaś z niczym i nagle widzisz, że on zmienił się o 180 stopni, to wielce prawdopodobne, że stało się tak dlatego, że Ty właśnie pochodzisz z takiego, a nie innego domu. Córka alkoholika i narcyz to jest idealne przyciąganie. Oni się przyciągają jak dwa przeciwległe bieguny magnesów. Jest wielce prawdopodobne, że właśnie na narcyzów trafiają dorosłe dzieci alkoholików, ponieważ w Polsce alkoholizm to był za czasów PRL-u i wcześniej i jest bardzo duży problem nadal. Bardzo dużo osób pije, nie będę tutaj się w statystyki bawiła. Agencja rozwiązywania problemów alkoholowych to wszystko ma. W jednym z poprzednich filmów cytowałam te statystyki, ale alkohol, zwłaszcza w czasach PRL-u, połączony z przemocą emocjonalną, psychiczną, finansową, fizyczną, był obecny w wielu domach, zwłaszcza gdy w tych domach była ciasnota, były krzyki, było bicie i tak dalej. On dzisiaj też jest obecny, mimo że badania naukowe wskazują, że etanol nie jest czymś, co jest zdrowe, wręcz przeciwnie, to szkodzi naszemu mózgowi. Mózg, komórki mózgowe po spożyciu alkoholu regenerują się 6 tygodni, to są badania najnowsze, podlinkuję te badania prowadzone przez kilkanaście lat i nic z tymi badaniami nie zrobiono, nadal biznes alkoholowy kwitnie, nadal ludzie cierpią, nie tylko w Polsce, bo w innych krajach też mają problemy z alkoholem, ale ja się skupiam na tym naszym podwórku, bo widzę ofiary tego, które mam u siebie w gabinecie. I zwracam się dzisiaj do kobiet, dlatego że jak pisałam książkę o budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie, to widziałam, że bardzo często takiego poczucia własnej wartości, pewności siebie nie mają kobiety,
które są w związkach. One nie muszą być w związkach z narcyzami od razu. Czasami się zdarzy tak, że ta kobieta trafi na mężczyznę, który jest wspierający, czuły, rozumie tej traumy, sam umie panować nad emocjami i bywa tak, że ten responsywny partner pomoże jej zbudować to poczucie wartości, uważnie jej uczucia, doceni, będzie się traktować z szacunkiem. Ktoś może mieć szczęście, że trafi na taką osobę, ktoś może sobie wymodlić takiego męża i faktycznie później się zdarza, że nie jest zawsze tak, że najpierw musisz pokochać siebie, żeby pokochać drugiego człowieka, bo ten partner, mąż responsywny, odpowiadający na Twoje potrzeby, sprawi, że Ty będziesz w stanie siebie pokochać także dzięki niemu. Ale w dużej mierze jest tak, że kobiety bardzo często z niskim poczuciem własnej wartości wchodzą w związek i później dzieją się dramaty. Ja takie dramaty obserwuję na co dzień. Jak jest kobieta zalękniona, właśnie ma ten lękowy styl przywiązania i cokolwiek by on nie powiedział, zrobił złą minę po powrocie z pracy, chociaż on robi złą minę, bo w tej pracy coś takiego się wydarzyło i to nie z jej przyczyny, to ona zaraz to wszystko tak personalnie odbiera. Dlaczego córka alkoholika, dorosła córka alkoholika ma tak zaniżone poczucie własnej wartości? Poniekąd dlatego, że jest tak, jak Ci wcześniej powiedziałam, ona ma wykrzywiony obraz miłości. Ona nie dostała tej miłości w domu od ojca jako pierwszego mężczyzny w jej życiu. On jej nie docenił jako kobiety, on jej nie mówił, że jest piękna, mądra, inteligentna. Ona nie wzrastała w tej swojej kobiecości, nie tylko fizycznie, ale tak mentalnie, umysłowo. Ale też po drugie, ona ma później problemy w życiu dorosłym, bo ona nie dostała miłości i ona może paść ofiarą takiego narcyza. Bo cóż robi narcyz? Narcyz, jak chce zdobyć swoją ofiarę, to on ją będzie zalewał miłością. Będzie prawił komplementy, mówił, jaka jest wspaniała, cudowna. Mówił jej, że rodzina jej jest niedobra, nie zasługuje na nią i odcinał ją od rodziny, przyjaciół. Mówił, że masz mnie, to powinno Ci wystarczyć. Będzie rozcięłał przed nią czerwone dywany, będzie obsypywał prezentami. Przepraszam, tutaj mój piesek jest obok. To jest psie dziecko, szczenie, które troszkę hałasuje. Samo nie może być, nie może siedzieć, ale to taki drobny tylko przerywnik. Dlatego właśnie, wracając do tematu, Ty wchodzisz w takie relacje z narcyzem, bo narcyz daje Ci to, czego nie miałaś. On pokazuje Ci nagle inny świat. Albo mało tego, Ty możesz wchodzić nie tylko w relacje z narcyzem, albo Ty możesz też wchodzić w toksyczne relacje, tak zwane friends with benefits. Ty możesz tak bardzo siebie nie cierpieć, mieć tak niskie poczucie własnej wartości, że uważasz, że jedyne na coś Cię stać, to umówienie się przez Tindera na seks, bo jedyne, co Ty możesz otrzymać od mężczyzny, to tylko to. To pożycie seksualne. I być może, że on Ci z góry zadeklaruje, że Wy tu się nie spotykacie po to, żeby się kochać, żeby w sensie mentalnie, żeby tworzyć później związek. I Ty się też na to godzisz, tylko wiesz, w tym friends with benefits, w tych benefitach z tego istnieje jeszcze takie niebezpieczeństwo, że Ty możesz sobie założyć mentalnie, że Ty się nie zakochasz w tej osobie, albo ona się nie zakocha w Tobie, jeśli pójdziecie razem do łóżka, ale pod wpływem seksu wydziela się w mózgu szereg hormonów. Dopamina, oksytocyna. To są neuroprzekaźniki szczęścia, bliskości. I jeśli ta osoba zacznie Ci się kojarzyć później z taką bliskością, z tym szczęściem, ze współczuciem, z empatią, bo pod wpływem hormonów się w Tobie takie uczucia wydzieliły, to Ty możesz się niechybnie w niej zakochać. Albo ona się może w Tobie zakochać. A Ty się zakochasz i ona powie Ci: ten facet, co Ty ode mnie chcesz? Przecież my się tylko na jedno umawialiśmy. Ja od ciebie, do Ciebie nic nie mam, ja od Ciebie nic nie chcę. No i co? Jak Ty zostajesz później potraktowana? Gdzie jest Twoja godność uważniona? Właśnie kobiety błędnie zakładają, że one, mężczyźni też zresztą czasem, że one idą w takie układy, bo na nic innego nie zasługują i nie będzie z tego dalszych konsekwencji. Mogą być, tylko sobie nie zdają sprawy jakie. Mało tego, jeszcze można się czymś zarazić. Jest dużo chorób wenerycznych, jest dużo teraz wirusów HIV. Nie wiem, czy wiesz, nie będę podawała przyczyn i tu się nie będę nad tym zgłębiała, ale mamy powrót do tego w szpitalach zakaźnych. Jak ja z lekarzami mam kontakt i rozmawiam, to jest nawrót do HIV teraz w Polsce. Poza tym, nie wiem, czy wiesz, ale HPV, wirus brodawczaka ludzkiego, nosicielem jego jest mężczyzna. Tylko, że on mężczyźnie nic nie robi, a u kobiety robi to, że
powoduje jej raka szyjki macicy. I o tym się nie mówi, ale im większa rozwiązłość seksualna jest, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś może na tego raka szyjki macicy zachorować. Oczywiście to nie jest tak, ktoś może mieć jednego partnera całe życie, męża seksualnego, a później się okaże, że i tak ten mąż może gdzieś był nosicielem właśnie wirusa brodawczaka ludzkiego i ty zachorujesz, niestety moja droga, na raka szyjki macicy, ale na pewno ryzyko zwiększa ta rozwiązłość seksualna, więc to, że ty też nie masz poczucia własnej godności i ty się godzisz na wchodzenie w taki schemat. Co z tym teraz zrobić? Zbudować swoje poczucie własnej wartości. To jest możliwe. Ja pracuję z kobietami w tym obszarze, na terapiach i przede wszystkim trzeba zacząć dostrzegać w sobie to tak zwane dziecko słońca, piękne, radosne, cudowne i je wywyższać. Dziecko cienia, czyli te swoje lęki, obawy, niepokoje, niedowartościowanie, poklepać po plecach, ale także zbudować sobie nawyki, które Cię będą pchały do przodu. Tu nie ma złotych rad, są tylko sprawdzone działania od lat w postaci nawyków. Swoje poczucie własnej wartości zbudujesz tak, że dostrzeżesz w sobie mocne strony. Te słabe też będziesz widzieć. Każdy człowiek ma i mocne, i słabe strony. To jest normalne, nie jesteśmy idealni. Warto swoje życie, czy zawodowe, czy to związkowe, budować na tych mocnych stronach, a te słabsze strony wyciszać. I zobacz, że na pewno nosisz w sobie te dobre rzeczy i jesteś stworzona do tego, żeby kreować piękne i dobre rzeczy na tym świecie. Tylko trzeba to dostrzec. Trzeba też zaakceptować czasami swoją niepewność. Każdy człowiek je ma, takie dozy niepewności, swoje lęki i zrozumieć, że to jest też czasem normalne i nie fiksować się tak bardzo na tym, tylko też sprawdzić, co jest u Ciebie mocne i na tej bazie budować nawyki. Jak coś robisz, jak zaczynasz coś robić, chodzić na siłownię, uprawiać sport, uczyć się języka, pisać coś, pracować nad jakimś projektem, robić rękodzieło, rozwijać się i widzisz, że Ci to wychodzi, że jesteś w tym coraz lepsza. Gdy Ty zaczynasz widzieć, że Tobie to wychodzi, to Ty wzmacniasz swoje też poczucie własnej wartości, a w efekcie budujesz pewność siebie. Nie da się wzmocnić swojego poczucia własnej wartości, jeśli będziesz tylko siedzieć na kanapie i leżeć i zastanawiać się, co by tu zrobić, żeby poczuć się lepiej. Trzeba wyjść, działać. Boisz się kontaktów z ludźmi? Trzeba po prostu wyjść i zaczynać te kontakty nawiązywać, pokonywać swoje lęki. Im więcej czegoś robisz i widzisz, że Ci to wychodzi, tym bardziej się wzmacniasz. Tak to działa, tu nie ma magii. O tym właśnie piszę w mojej nowej książce Turbo Nawyki 3, małe rytuały, które zbudują Twoją pewność siebie. I to są sprawdzone metody. Nie ma tu magii, tak jak powiedziałam. Trzeba wstać i zacząć działać i nie pozwalać na to, żeby ktoś niszczył Twoje poczucie własnej wartości. Stawiać granice i wiedzieć, jakie są Twoje wartości i jakie są Twoje granice. Na co Ty się nie możesz zgadzać, bo wiesz, że Ciebie to zniszczy. To tyle w dzisiejszym filmie. Jak ktoś potrzebuje więcej o nawykach, o poczuciu własnej wartości, to linki do książek zostawiam pod spodem. I jeszcze raz będę wdzięczna za subskrypcję. Daj znać, czy jeszcze jakieś tutaj widzisz toksyczne relacje, w których ludzie się przyciągają, może są jeszcze jakieś schematy. Oczywiście jest tego więcej, ale ja ten schemat po prostu widzę w gabinecie. Oczywiście też są kobiety narcyzki, to nie ma co ukrywać. No dzisiaj się skupiłam na tej grupie, bo mi się często zdarza z takimi osobami pracować. Sprawca tych hałasów, jeśli było je słychać w tle, ze szczeniakiem to jest tak, że on bierze wszystko do buzi. Zgwinie wszystko, co jest na dywanie, więc trzeba uważać, a później miele coś w tej buzi. I trzeba uważać, żeby czegoś nie połknął. A on, gdy ja pracuję w domu, nie odstępuje mnie na krok. Tak? Tak. Robimy pa, pa i mówimy do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!